Zaczynamy podsumowanie dnia w SK TV News. Adrian Harasim, zapraszam. SK TV News. Werba, przyjaźń i miłość. 21 stycznia do sklepów trafił 12 studyjny album polskiej grupy zatytułowany Przyjaźń i miłość. Krążek, na którym znalazło się aż 18 premierowych utworów, promują single Młode Wilki 10 oraz Jesteś daleko. Do obu piosenek powstały także teledyski, za których reżyseria oraz produkcja odpowiadają sami członkowie zespołu. Autobiografia Toni Braxton. Autorka przeboju Unbreak My Heart postanowiła przypomnieć o sobie książką, w której szczegółowo opisuje swoje życie prywatne. Fani piosenkarki będą mogli przeczytać o początkach kariery Braxton, jej zmaganiach z ciężką chorobą oraz problemach rodzinnych. Autobiografia zatytułowana tak samo jak największy hit wokalistki ma ukazać się w sprzedaży 20 maja. Choć wszyscy zawsze mówili nam, że bumerangi wracają i w Australii były stosowane jako broń, wciąż są tacy, którzy w to nie wierzą. Oto dowód, choć tym razem prosto z Korei. Ciekawe, ile razy próbował, zanim bumerang rzeczywiście nie wrócił. SK TV News. George Michael powraca. Słynny brytyjski wokalista ogłosił datę premiery swojej nadchodzącej płyty Symfonika. Album nagrany podczas trasy koncertowej w latach 2011-2012 ma ukazać się w sprzedaży 16 marca. Na krążku znajdą się najlepsze utwory piosenkarza w zupełnie nowych aranżacjach, a całość promuje kawałek Praying for Time, który można pobrać za darmo z oficjalnej strony George'a Michaela. Brytyjskie gwiazdy na Orange Warsaw Festival. Kolejnym headlinerem imprezy został zespół Kasabian. Muzycy zagrają trzeciego dnia festiwalu w niedzielę 15 czerwca. Zespół będzie promował swój najnowszy, niezatytułowany jeszcze album, którego premiera zaplanowana jest na czerwiec. Siódma edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach od 13 do 15 czerwca na Stadionie Narodowym. Kto to jest nerd? Definicja mówi: negatywne określenie osoby pasjonującej się naukami ścisłymi, informatyką, grami komputerowymi. I choć ze słowem negatywne raczej się nie zgadzamy, mamy chyba przykład filmu stworzonego przez jednego z nich. Bo jak inaczej nazwać instalację z dysków komputerowych zaprogramowaną tak, by grała muzykę z Gwiezdnych Wojen? Wygląda na to, że ja też jestem nerdem. SK TV News. Koniec słynnego polskiego zespołu. Jeden z najważniejszych zespołów na polskiej scenie, Budka Suflera, kończy swoją działalność. Formacja, która istniała od 1974 roku, nieprzerwanie podbijając serca fanów swoją twórczością, ma zamiar przejść na zasłużoną emeryturę. Zanim to jednak nastąpi, artystów czeka jeszcze ostatnia, pożegnalna trasa koncertowa, która ma zakończyć się dopiero pod koniec 2014 roku. Sylwia Grzeszczak w trasie. Wokalistka kontynuuje swoje tournée po kraju. Sylwia pochwaliła się ostatnio zdjęciami z koncertów, na które przyszło po kilka tysięcy osób. Kolejna szansa, by zobaczyć gwiazdę na żywo już w najbliższą sobotę. Sylwia zawita tym razem do Bielska Białej, a SK TV ma dla Was oczywiście specjalny konkurs, w którym możecie wygrać bilety na ten właśnie koncert. Pytania konkursowego szukajcie na naszym facebookowym profilu. Powodzenia! Bilard wydaje się łatwy, jeśli po prostu chcemy się przy stole pobawić. Dużo trudniejsza jest gra profesjonalna i tak zwane trickshoty. Prawdziwi mistrzowie tej dyscypliny cały czas wymyślają nowe sposoby uderzenia bil i utrudniają sobie uderzenia. Na przykład tak.
Nie wiem, czy chodziło o przeszkodę na stole, czy raczej o rozpraszanie gracza. Nieważne. I tak się nie udało. SKTV News. Kolejne gwiazdy Sony Sphere Festival. Line-up warszawskiej imprezy powiększył się o 3 znakomite zespoły. Na scenie obok Metallica pojawią się 2 amerykańskie gwiazdy muzyki metalowej, Alice in Chains oraz Anthrax, a także norweska grupa Kvelertak, grająca mieszankę rock'n'rolla i punk rocka. Sony Sphere Festival odbędzie się 11 lipca na Stadionie Narodowym. Niespodzianka od Dawida Kwiatkowskiego. Pierwsza edycja Young Stars Festival zapowiada się doskonale. Na scenie wystąpią najpopularniejsze gwiazdy młodego pokolenia, a wśród nich nie zabraknie oczywiście Dawida Kwiatkowskiego, który przez ostatnie miesiące stał się ulubionym wokalistą polskich nastolatek. Uwielbiany przez fanki piosenkarz postanowił sprawić im niespodziankę. Jego festiwalowy występ zostanie nagrany, a następnie wydany na DVD. Wyjątkowy koncert odbędzie się 26 kwietnia w hali Arena w Poznaniu. A teraz przykry dowód na to, że nowe technologie mają nie najlepszy wpływ na relacje międzyludzkie. Ostatni mecz Liverpoolu i Aston Villa. Jeden z piłkarzy upada wprost pod nogi jednego z kibiców i... Ciekawe, jaką minę pokazał mu piłkarz. Raczej się chyba nie uśmiechnął do zdjęcia. SKTV News. Beyoncé u pierwszej damy. Gwiazda wystąpiła na specjalnym koncercie z okazji 50. urodzin żony prezydenta USA, Michelle Obamy. Prywatne przyjęcie odbyło się w Białym Domu, a występ Beyoncé był jednym z życzeń urodzinowych pierwszej damy. Na uroczystość wokalistka została zaproszona razem z mężem JMZ oraz córeczką Blue Ivy, a zdjęcia z tej wyjątkowej wizyty można zobaczyć na oficjalnej stronie gwiazdy. Nowa polska gwiazda. Na polskim rynku pojawia się coraz więcej zdolnych muzyków, którzy zajmują miejsca starych gwiazd. Do tego grona dołączył ostatnio finalista Voice of Poland Ernest Staniaszek, który rozpoczął właśnie turnę po kraju. Jak się okazało, artysta ma już fanów w całej Polsce, a bilety na jego koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki. Wejściówki na występ w Piotrkowie Trybunalskim rozeszły się w ciągu 3 godzin, a na najbliższe koncerty, m.in. w Chorzowie i Krakowie, już prawie brakuje miejsc. Od czasów Gangnam Style trochę już minęło, a gdy Psy wciąż planuje swój album, na scenę wkraczają kolejni koreańscy artyści. Ten, którego zobaczycie za chwilę, nazywa się Lim Chang-yung, a jego przebój Open the Door ma potencjał zostać nowym hitem internetu. I pamiętajcie, gdzie pierwszy raz to zobaczyliście. I to było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim, do zobaczenia. SKTV News.